Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku porównanie dwóch par butów od New Balance'a. Szczerze jestem zdziwiony, że mamy tu porównanie dwóch par od New Balance'a i w ogóle, że te buty są giga dobre i że nie są te same modele, tylko jeden na przykład trójka, drugi czwórka, że New Balance 3 i 4, a tu Hezi Low i Two Way 4. Ale zanim przejdziemy już do samego porównania i skończymy moje zdziwienie, pamiętajcie subskrybować kanał. Dodatkowo pamiętajcie polubić ten film. Jedziemy już z odcinkiem. New Balance Two Way i New Balance Hezi Low. Trzeci i pierwszy but tego roku. Cóż mam powiedzieć? Dziwnie. Ja jestem zdziwiony. Czy pozytywnie zaskoczony? Tak, na pewno. Na pewno jestem zaskoczony pozytywnie dyspozycją New Balance'a. Teraz jeszcze kełaje mają wrócić znowu, po poprawkach poprzednie żdechły i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj ja jestem kontentowany i zacznijmy od ceny do sztosa. Jeśli chodzi o cenę do sztosa, Hezi latają taniej, a szczerze powiedziawszy, oba buty nie mają dla mnie jakichś giga sztosów, żeby decydowały, które są ładniejsze. I dodatkowo mi wizualnie bardziej siedzą buty low, po prostu. I są ceny niższe, około 300 zł. Chociaż Two-Way też się da wyhaczyć tanio. Nie mówię, że nie, ale jednak dla mnie cena do sztosa New Balance Hezi Low i 1-0. Kolejna kategoria to amortyzacja. I tutaj, mimo tego, że w mojej opinii fajniejsza, bardziej responsywna amortyzacja jest w Hezi Low, to jednak powiem, że większość ludzi, z którymi rozmawiam, którzy mają te i te, a nie, że tylko te albo tylko te i mówią, że tu jest lepsza amortyzacja, no, tak to nie działa. Jeśli twój kolega ma jakieś buty i mówi, że one są dobre, a nie te, co ja mówię, to wiesz, jaka jest różnica między mną a twoim kolegą, że ja pewnie mam te buty, o których on mówi, a on zazwyczaj nie ma tych butów, o których ja mówię. No i tu się zaczynają schody, bo musisz mieć porównanie, żeby móc powiedzieć, które jest lepsze. I w mojej opinii byłyby punkty tutaj, ale dużo opinii takich ludzi, którzy mają porównanie, jest, że tutaj, i posłucham się ludzi i damy 1-1. I kolejną kategorią będzie trakcja, bo amortyzacja zazwyczaj łączy się też z trakcją. Jeśli chodzi o trakcję, oba buty mają bardzo dobrą trakcję i tak naprawdę mógłby tutaj dla mnie rozwiązać to rzut monetą. Ale przez to, że uwielbiam wytykać ludziom ich głupotę, dam trakcję tutaj tylko dlatego, że te buty kompletnie nie piszą. Tak. I ludzie, nauczcie się, że to, że buty piszczą albo nie piszczą, nie ma znaczenia na ich trakcję, wiecie? To nie ma znaczenia. To nie istnieje, jak mózg Moniki. Tak. I punkcik tutaj, mamy 2-1. Kolejna kategoria to wygoda. I tak. Osobiście nie wiem, których wygodę bym wybrał, tych czy New Balance'ów Two Way 3. Chociaż tak szczerze nigdy nie narzekałem na... może mówiłem, że New Balance Omnis One miały podeszwę z betonu. Co też jest plusem, bo były i są dalej niezniszczalne na outdoor Omnisy, więc tutaj zawsze na propsie. Te buty po prostu na stopie nie czuję. A to znaczy, że jest dobrze, bo jeśli buta nie czujesz na stopie, to znaczy, że spełnia swoją funkcję należycie. A nie, że tu was gdzieś uwiera, coś nie czujesz. Jest zacnie. I punkt tu, i mamy już 3-1. Już zwyciężyły Hezi Low, a mamy jeszcze kolejną kategorię, czyli ochronę rozklekotanych stawów. I powiem, że największą różnicą w tych dwóch butach jest lockdown stopy. Wiem, że też są troszeczkę wyższe i wiele osób wybierze tylko przez to je, ale tutaj lockdown stopy jest na tyle fajny i są takie najbiedniejsze sznurowadła. Tu są troszeczkę już, wiecie, te bardziej miękkie, bardziej puszyste niż tutaj, przez co będą się bardziej rozwiązywać, więc to nie jest lepiej, to jest gorzej. I też w czasie grania ta stopa będzie się coraz bardziej przemieszczać. W bucie będzie coraz więcej miejsca. Tu nie mamy tego problemu. Jedyny problem, jaki mamy, to że te napy nam się odlepiają. To jest jedyny problem, jaki mamy. Więc lockdown stopy lepszy tutaj i punkt daje. I mamy 4-1.
kilka słów podsumowania. Równie dobrze mogło być 3-2, jeśli dałbym tutaj trakcję, bo nie ma żadnej różnicy. Ogólnie uważam, że dwa buty są kozackie. I podstawową rzeczą, która je różni, jest wysokość buta. Jeśli chcesz buta wyższego, kup te, niższego, kup te. No i tutaj lockdown stopy jest lepszy. Lockdown stopy jest lepszy, a amortyzacja no to już no zależy od osoby. Każdy wybierze co będzie chciał. Ja wybieram Hezi Low i u mnie to one dostają punkt. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!